Ja bym chciała szybko pociągnąć to, o czym podczas uwielbienia mówił Artur i też trochę Agatka, bo chodzę sobie też z takimi myślami dotyczącymi tego, czym jest problem i o co generalnie w ogóle chodzi z problemem. I chciałabym się tym z wami dzisiaj podzielić. Po pierwsze, obiektywnie problem nie istnieje. Nie ma takiego bytu, nie istnieje jako samodzielna jednostka coś takiego jak problem. Istnieje krzesło, istnieje mikrofon, ale nie możemy wszyscy obiektywnie powiedzieć, że istnieje problem i ma jakiś kształt, jakiś kolor, na przykład jest różowy, jest kwadratem. Nie możemy tego uznać w ten sposób. Problem jest wytworem. To jest połączenie dwóch elementów. To trochę jak z duszą. Dusza też nie jest samodzielna w egzystencji. Ona powstaje z połączenia. I problem też powstaje z połączenia. Pierwszym czynnikiem są sytuacje trudne, kryzysowe, skomplikowane, które dotyczą nas wszystkich, bo chodzimy po tej ziemi. I od czasu do czasu każdy z nas staje przed taką sytuacją, gdzie ma jakiś kryzys, gdzie ma jakiś problem, gdzie ma jakąś sytuację, która jest trudna i skomplikowana z jego punktu widzenia. Ale to jest czymś zupełnie neutralnym. Jest to wpisane w pewnym sensie w to, że jesteśmy na tej ziemi. Ale jest potrzebny drugi czynnik, który spowoduje, że ta potencjalna sytuacja stanie się problemem. I jest to umysł, który nadaje rangę tym zagadnieniom i nadaje rangę w takim sensie, że jest to coś wielkiego, coś negatywnego, ola Boga w ogóle, co to jest, przed jakąś sytuacją staje. Muszą być te dwa czynniki. Czy tak naprawdę w związku z tym zobaczcie, że problem jest wytworem umysłu danego człowieka. On nie istnieje obiektywnie. Czyli jeżeli ty mówisz o tym, że masz problem, to tak naprawdę to właśnie to ty osobiście masz problem i ty osobiście uważasz to za problem. Bo gdyby drugi człowiek stawał w tej samej sytuacji obok ciebie, powiedzmy oboje straciliście pracę, pracowaliście w tym samym dziale, oboje straciliście pracę. Ty możesz to uznać za problem, ale drugi człowiek nie uzna tego, że stracił tą pracę jako problem. Zobacz, że to, czy coś jest problemem, czy nie, jest to kwestia twojego umysłu, a nie okoliczności zewnętrznych. To jest kwestia, jak ty podchodzisz do sytuacji i do tego tematu. Kiedyś Agatka wygłosiła takie kazanie jeszcze na Kasprzaka o tym, żeby nie czcić problemów. I Artur też o tym dzisiaj powiedział a propos myślenia. Czym karmisz swój umysł? Jeżeli ty nadajesz rangę zagadnieniu jakiejś trudnej sytuacji, zaczynasz obracać tym tematem w swojej głowie, to on rośnie i rośnie i rośnie i rośnie i staje się tak ogromny. I ty mówisz, że staje przed takim wielkim problemem. Nie, tak naprawdę to ty obróciłeś tym w swojej głowie raz, drugi, piąty i z twojej perspektywy to urosło już do jakiejś rangi. Natomiast to jest wszystko kwestia, gdzie ty przekierowujesz swój umysł. Uważam w związku z tym też, że to, że jeżeli uważamy różne sytuacje jako problematyczne, wynika z tego, że zostaliśmy tak skaleczeni w naszej przeszłości. Ponieważ w wielu domach było tak, że brakowało nam poczucia bezpieczeństwa, czyli byliśmy w ciągłym zagrożeniu, w lękach egzystencjonalnych. Być może nawet własni rodzice mówili w ten sposób, że problem jest czymś, sytuacja trudna, jest problematyczna, jest jakimś wielkim kryzysem, nie przejdziesz przez to i tak dalej, i tak dalej. I wtłoczyli ci taki system, że cokolwiek trudnego ma miejsce w twoim życiu, to urasta już do roli problemu. Nie nauczono cię, jak wybrnąć z sytuacji, jak wyjść obronną ręką z różnych kryzysów, tylko pokazywano ci tą ciemną stronę, że każda sytuacja trudna jest czymś, z czym nie możesz sobie na pewno poradzić w życiu. Jesteś skazany na porażkę, więc musisz się albo wycofać, albo zrezygnować z tego elementu życia. Tak być może też zostaliście skaleczeni. Stąd tak ważną rzeczą jest przemiana myślenia. Przemiana myślenia na sposób Boży. A teraz zobaczcie taką rzecz. Z punktu widzenia Boga problem to nie problem. Z punktu widzenia Boga problem to nie problem. Dlaczego? Ponieważ wszelkie odpowiedzią na wszelkie bolączki, na wszelkie problemy ludzkości jest Jezus Chrystus i Bóg już dał rozwiązanie. To się już wykonało. Dla nas, jako dla wierzących, my mamy tą obietnicę i my wiemy, że mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Już dostaliśmy, zanim sytuacja miała miejsce, zanim się wydarzyła, otrzymaliśmy już odpowiedź, otrzymaliśmy już rozwiązania w Jezusie i w prawdach Bożych. Więc to nie jest tak, że ty stajesz przed jakąś sytuacją i jesteś bez wyjścia, bo zawsze rozwiązanie jest wyższe, przewyższa problem, przed którym stoisz. Ale jest to na początku kwestia, jak masz ukierunkowane myśli. Czy jesteś skierowany na Bożą prawdę, czy jesteś skierowany na ten problem. Bo ty możesz wierzyć albo o problem i obracać problemem w głowie i on będzie ci narastał, albo możesz wierzyć o rozwiązanie.
rozwiązanie, które jest w Bożych prawdach i w ogóle jest w Chrystusie. To jest kwestia w ogóle komu wierzysz. Czy wierzysz własnym oczom, czy wierzysz temu, co niewidzialne. To jest, cały czas to się o to rozbija. W związku z tym sytuacja jest taka, że punktem wyjścia jest wiara w Boże Słowo. Jeżeli nie masz poczucia bezpieczeństwa, to musisz rozpocząć tą pracę, bo uważam, że dużym problemem jest właśnie brak poczucia bezpieczeństwa człowieka. I druga sprawa jest taka, jeżeli jak masz wierzyć temu Bogu, jeżeli ty dalej na przykład nie wierzysz, że On jest dobry dla ciebie. Uważam, że drugim problemem jest takim, że ludzie mają problem, zweryfikujcie sami siebie, ale jest to kwestia w ogóle fundamentu, jeżeli chodzi o to, że Bóg jest dobry, dobry dla ciebie w Chrystusie i że już załatwił wszystko właśnie w Jezusie, czyli dał rozwiązanie. Jeżeli ty to, na tym elemencie ty masz zachwianie i ty to nie wierzysz, to ty nie będziesz przyjmował tych rozwiązań, które już są, one już zostały ci dane. Ale jeżeli ty cały czas obracasz w głowie problemem, ty nie, przez to, że obracasz tym problemem, tam nie znajdzie się nagle znikąd rozwiązanie. Ty musisz mieć wyczyszczoną głowę, żeby to rozwiązanie dostrzec, bo ono już jest, ponieważ jest napisane, że większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który cię straszy. Czyli masz rozwiązanie już z góry dane w Chrystusie, tylko ty musisz uwolnić wiarę w to, że już ci to rozwiązanie dał. Natomiast jeżeli ty żyjesz w takim systemie zmartwienia, lęku i obracasz tymi problemami w swojej głowie, to ty nie dostrzeżesz Bożych rozwiązań. Kiedyś coś takiego fajnego usłyszałam na Kung Fu Pandzie, gdzie mistrz Ugui powiedział w ten sposób, że stały, spokojny umysł, kiedy umysł jest spokojny, rozwiązanie znajduje się samo, odpowiedź przychodzi sama. To jest pewnego rodzaju duchowa zasada. Musisz mieć spokój w swoim umyśle, czyli co? Zacznij od tego tematu. Zobacz w ogóle, gdzie ty przekierowujesz swój umysł. Czy na problem, czy na rozwiązanie, zrewiduj, na ile masz zbudowany fundament, że Bóg jest dla ciebie dobry i że dał ci rozwiązanie w Chrystusie. Jest to kwestia wiary. Nie ma innej opcji. Natomiast ja na sam koniec chcę wam powiedzieć troszkę, bo Artur tutaj mówił o dziecinnej wierze. Chcę się z wami podzielić jeszcze tym, jak ja do tego tematu podchodzę. To jest oczywiście bardzo moje osobiste i subiektywne, ale może dla kogoś będzie też wyzwalające. Kiedy ja przerabiałam sobie ten fundament i przerabiałam sobie ten temat, że rozwiązanie zostało już mi dane, bez względu na to, w jakich stoi okolicznościach, w jakiej stoi sytuacji, to ja zrobiłam sobie w ten sposób. Wyobraziłam sobie, że skoro ten ojciec jest dobry, to on już mnie zaopatrzył. Ja sobie wyobraziłam to w ten sposób, tak jak rodzic pakuje plecaczek dziecku na wycieczkę. Pakuje tam wszystko, kanapki, też jakieś słodycze, też jakieś narzędzia, może nie wiem, chusteczki, może latarka, w zależności gdzie to dziecko się wyprawia. To rodzic przewiduje i wszystko już wkłada w ten plecaczek, a to dziecko tylko z tego plecaka wyjmuje wtedy, kiedy chce, kiedy ma potrzebę, kiedy ma takie pragnienie. I trochę tak samo jest, jeżeli chodzi o nasze życie właśnie w wierze z Bogiem. On już nam wszystko dał. I teraz moje zadanie jest tylko takie, żeby mu wierzyć, że już otrzymałam. I ja sobie idę przez życie i widzę tak, tu rozwiązanie, tu jest pewna odpowiedź, tu mam wszystko, czego potrzebuję, wszelkie potrzebne narzędzia. Mam też różne słodyczki, mam też różne prezenty na tej drodze, bo ja wierzę, że mój Bóg jest dla mnie dobry, mój ojciec jest dla mnie dobry. Więc co teraz robię? Ja sięgam wiarą, bo to nie jest tak, że to mi spadnie na głowę. Tylko ja idąc, sięgam wiarą, bo wiem, że jest tu rozwiązanie, a tu jest narzędzie. Ja w ten sposób funkcjonuję. To trochę będzie przypominało... Może ci, kto jesteście mniej więcej mojego wieku, będziecie kojarzyli Mario Brosa. Czy kojarzycie tą platformówkę? Zobaczcie, wyobraźcie to sobie w ten sposób. Jest platformówka, jest Mario Bros. I tam co? Są te koniczynki, są te pieniążki, są te serduszka. Życia, jakieś tam moce i tak dalej. Kojarzycie to? Tylko co Mario Bros już to miał, ale musiał podskoczyć, żeby to złapać. Więc musisz chwycić to wiarą. To, że to jest... To jest za mało, ale ty musisz sięgnąć wiarą po te rozwiązania. A kiedy przychodzą do mnie trudne sytuacje, to ja sobie to wyobrażam w taki prosty sposób, że to są po prostu zamknięte drzwi i ojciec już mi dał klucz, tylko ten klucz jest schowany. A teraz moim zadaniem jest to, żeby szukać odpowiedzi, bo kto szuka, ten znajdzie. Więc tak jak kiedyś u mnie w domu była taka sytuacja, że miałyśmy jeden klucz z moimi siostrami i która pierwsza kończyła szkołę, to ona miała ten klucz, ale jeżeli chciała wyjść na przykład na podwórko, to ten klucz sobie chowałyśmy pod wycieraczką, do buta, do doniczki. Może niektórzy też tak robiliście. Tak samo jest z Bogiem. Ja w ten sposób sobie to zwizualizowałam. To są drzwi i ten klucz jest. Ale teraz moje zadanie jest takie, żeby po pierwsze uwierzyć to, że ten klucz już jest, czyli że mój dobry Bóg już mi dał ten klucz i to rozwiązanie, a druga sprawa jest taka, przez wiarę chwytać, czyli szukać tego rozwiązania.
Więc z tym chciałam się podzielić z wami, także dzięki.